Państwa serdecznie, nazywam się Martyna Jałoszyńska, to jest Telewizja w Punkt. Moją dzisiejszą gościnią jest Natalia Skoczylas, prawniczka, edukarka antyprzemocowa i grubancypantka. Razem z Urszulą Chowaniec prowadzi podcast Wingardium Grubiosa. Cześć Natalio. Cześć Martyna. No i właśnie do tej grubancypantki w pierwszej kolejności chciałabym nawiązać. Co to w ogóle znaczy? Tak, bardzo się cieszę, że to jest pierwsze pytanie. Bardzo się cieszę, że ten termin trochę idzie w świat. Grubancypacja to jest coś, takie wolne tłumaczenie nasze określenia fat liberation, czyli ruchu emancypacyjnego osób grubych. To jest połączenie słowa gruba czy gruby i emancypacji, dlatego że my staramy się przede wszystkim iść w taką pracę tożsamościową, emancypacyjną, wyzwalającą z różnych opresji. Czy twoim zdaniem, znaczy domyślam się, że jeżeli nazywasz się grubancypantką, to pewnie odpowiedź będzie twierdząca, ale czy twoim zdaniem osoby grube są dyskryminowane? I jeśli tak, to czy mogłabyś opisać, jak ty to widzisz, podać jakieś przykłady, jak to wygląda w przestrzeni publicznej, w różnych obszarach? Jasne. To znaczy tak, od razu pierwsze co mówię, że nie będę teraz przytaczać procentów. Można je sobie znaleźć, wygooglować. Bardzo dużo badań jest na temat dyskryminacji osób grubych. Na przykład z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych. Generalnie w anglojęzycznym świecie ten temat jest naprawdę świetnie przebadany. W Polsce gorzej, są jakieś badania o podejściu personelu pielęgniarskiego do grubych pacjentów i pacjentek. Są jeszcze, zdaje się, jakieś dotyczące nadwagi, otyłości, ale nie ma tego za dużo. Więc przechodząc do form dyskryminacji, to jest taka cecha człowieka, bycie grubą osobą, narażona na dyskryminację tak naprawdę we wszystkich obszarach. I no, nie trzeba długo szukać, tak? Jak widzę, że wyświetlacie właśnie fotki, na przykład jak wrzuca się jako jakieś zdjęcie w kostiumie kąpielowym, albo no nie wiem, na przykład gruba osoba ćwiczy jogę czy jakiś tam inny sport, to od razu będzie milion komentarzy, bardzo przykrych, bardzo takich nienawistnych. To jest taki najprostszy przykład, że to ciągle budzi jakąś takie emocje w ludziach, że koniecznie chcą się od tego odżegnać, że są osoby grube i jest ich sporo w społeczeństwie, że to jest coś, co należy skrytykować. I oczywiście można podawać takie przykłady też i one są jak najbardziej ważne, że rozmiarówka w sklepach niekoniecznie odpowiada na potrzeby nasze, tak, na duże rozmiary, że raczej to są zakupy robione internetowo czy w specjalnych działach plus size'owych, co może się wydać jakimś takim, że przesadzamy, no że przecież to tak się czasem zdarza, że są różne niewymiarowe osoby, że tak powiem, ale no, jest inaczej, jeśli na przykład masz jutro ważną rozmowę rekrutacyjną do pracy i musisz znaleźć sobie jakiś ciuch, niektóre osoby znajdą, a niektóre nie. Natomiast te formy dyskryminacji, które jakby mnie najbardziej poruszają i są dla mnie najbardziej takie, z którymi się nie zgadzam i którym chciałabym bardzo przeciwdziałać, to jest dyskryminacja w edukacji, czyli przemoc rówieśnicza, która często nie jest piętnowana wobec grubych dzieci w szkołach. To jest dyskryminacja na rynku pracy, która pojawia się zarówno na poziomie zatrudnienia, czyli tego pierwszego momentu, a później także awansowania czy przydziału konkretnych zadań. Czasami formy mobbingu są takie, że daje się grubej osobie takie zadanie, w którym ona będzie jakoś tam wyglądać, tylko po to, żeby właśnie się z niej w tym momencie śmiać. Są badania, które wskazują na to, że właśnie ta dyskryminacja w edukacji i czy na rynku pracy
powoduje, że doświadczenie grubości, życie w grubym ciele powoduje, że ludzie po prostu ubożeją, że mają mniejsze szanse zarobkowania. No i poza tym jest jeszcze taka już na granicy życia i śmierci forma dyskryminacji, czyli dyskryminacja w ochronie zdrowia, o czym pewnie będziemy jeszcze chwilę rozmawiać. Tak, no właśnie chciałabym do tej drugiej formy dyskryminacji nawiązać, dlatego że kiedy mówimy o rozmiarówce, to mam takie poczucie, że dużo osób bagatelizuje ten temat, no bo mówi, ojej, no nie da się znaleźć jakiegoś stroju, to jeszcze nie jest tak źle. No ale są też takie formy dyskryminacji, które bezpośrednio zagrażają życiu, prawda? Czyli na przykład właśnie dyskryminacja w ochronie zdrowia, kiedy lekarze często zrzucają jakieś kwestie zdrowotne na barki właśnie kwestii otyłości, a na przykład nie słuchają tego, co mówi do nich pacjent czy pacjentka, czy też właśnie to, o czym powiedziałaś w edukacji, czyli napiętnowanie tej osoby, które może doprowadzić też do poważnych kryzysów psychicznych. Tak, no to wynika na pewno też z takiego kapitalistycznego podejścia, że wszystko zależy od nas, tak? Jesteśmy kowalami naszego losu i tak ponosimy jakby konsekwencje jakichś swoich działań, tak? Grube osoby powinny się z tymi wszystkimi okropnymi rzeczami, które nas spotykają, liczyć, dlatego że w cudzysłowie za dużo żremy i za mało się ruszamy, podczas gdy sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana i tak naprawdę nie powinna nikogo interesować, bo zdrowie też jest bardzo, bardzo osobistą kwestią. A jak już właśnie wchodzimy w ten temat zdrowia, to też nie ma tak naprawdę za wiele propozycji leczenia różnych chorób, które czasami są powiązane z grubością. Chociaż to jest też taki grząski grunt. Moje podejście do tego tematu jest raczej właśnie, tak jak mówiłam, emancypacyjne. Raczej interesujemy ten społeczno-polityczny kontekst grubości i tego, jak funkcjonujemy, jak jesteśmy obrazowani, bo kwestia bo jest też taka kwestia właśnie medykalizacji, że patrzymy na grube osoby wyłącznie przez ten pryzmat, jak nam się wydaje, czasami zdrowia, a tak naprawdę tam czai się dyskryminacja. I właśnie wspomniałaś o kwestiach takich społecznych i tego, jak jesteście postrzegani, i chciałabym o to zapytać, dlatego że mam takie wrażenie, że jednak ostatnimi laty w przestrzeni publicznej zaczyna się robić coraz więcej miejsca dla osób, które noszą większe rozmiary niż te prezentowane przez modelki na wybiegach. A co ty o tym sądzisz? Czy faktycznie tak jest, że te osoby grube pojawiają się coraz częściej, czy to w telewizji, czy w filmach, czy nie wiem, chociażby w gazetach? To jest ciekawe bardzo. Przyznam, że w Polsce nie do końca to obserwuję. Mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, że jest jakiś taki backlash. Jednak ta kultura fitnessu, kultura takiego upupiania grubych osób i nadawania im jakichś negatywnych cech ma się dobrze. Jednak za granicą, na świecie, często w tym, ja mam głównie dostęp do tego anglojęzycznego świata, więc na pewno to jest jakiś tam wąski też obszar. A mam wrażenie, że tak, że częściowo jest coraz więcej zgody, jest coraz więcej takiej celebracji różnorodności, ale z drugiej strony pojawia się nam też tokenizm, tak? Czyli na przykład wstawiamy gdzieś grubą osobę, okej, odhaczone, nie musimy się przejmować, że zbierzemy tutaj negatywne komentarze, bo nie ma wszystkich osób. Też pytanie, jak one są pokazywane, prawda? W sensie, jakie role przybierają? Często chyba jest ten motyw śmiesznej grubej przyjaciółki w filmach. Tak. Tak, też często te osoby grube są jakby zminimalizowane tylko do tej cechy, nie? Czyli są grube i mają być grube. To jest gruba postać, my wiemy, jaką ona tutaj nosi, jaką ona ma tutaj, będzie miała, odgrywała rolę, dlatego że jest gruba. A co innego zupełnie jest, kiedy są postaci, po prostu są grube, ale mają jakieś swoje wątki. Tutaj super przykładem jest serial Orange is the New Black, gdzie po prostu są bardzo różne postaci. Tam są postaci
kobiece, głównie niebinarne, które właśnie mają różne kształty, kolory, rozmiary i to nie jest w ogóle temat, ta grubość. Tak się zastanawiam, bo powiedziałyśmy o tym, że jednak trochę więcej się pojawia tych osób grubych w przestrzeni publicznej, chociaż może niekoniecznie w Polsce, ale widzę też, że za każdym razem, kiedy się pojawiają właśnie osoby grube, to pojawiają się też komentarze o czymś takim jak promocja otyłości. No a otyłość jest przecież klasyfikowana jako choroba. No i chciałam cię zapytać, czy twoim zdaniem, w swoim działaniu promujecie otyłość? Tak, Ula zawsze żartuje, że dwa w cenie jednej, ja się bardziej oburzam. Różne są strategie i uczucia wobec tego określenia. No, jest on mniej więcej na poziomie propagandy homoseksualnej czy innych takich zlepków, które się używa po to, żeby tak naprawdę zdehumanizować inną grupę. Co do promocji otyłości, nawet nagrałyśmy na tym ten ostatni odcinek, grubość, otyłość, meandry konsensusu medycznego, także zapraszam. A tutaj powiem, że po prostu tak jak każda inna osoba prezentująca się w jakiś sposób, czy to w mediach społecznościowych, czy gdzieś indziej, w gazetach, w serialach, w polityce, gdziekolwiek, no, ma ona różne cechy i może też mieć różne zaburzenia czy choroby, ale to, że ona po prostu istnieje, działa, mówi, śpiewa, coś tam, robi jeszcze innego, nie znaczy, że cokolwiek promuje, a na pewno nie promuje swojego stanu zdrowotnego przez samo swoje istnienie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie można komuś zdiagnozować choroby przez to, że się na kogoś patrzy na przykład w internecie. Tak, już poza tym, że kwestia definiowania choroby, jaką jest otyłość, jest, no to jest grząski grunt, dlatego że tutaj często opieramy się na tak zwanym Bullshit Mass Index, BMI, który początkowo został stworzony tak z 1300 lat temu, był około stworzony przez statystyka, żeby po prostu określić populację, która występowała, zdaje się, w Belgii wtedy. Więc to jest taka miara, która nam nic nie mówi o zdrowiu konkretnej osoby i jest też rasistowska, bo była po prostu dostosowana do pomiaru białych osób. Więc to jest coś, na czym się opiera ta choroba otyłości i współcześnie nadal niestety w wielu, wielu przekonaniach i na podstawie czego wiele osób pozwala sobie na takie diagnozowanie w internecie, nie mając do tego ani zaproszenia, ani kompetencji. A gdy przygotowywałam się do tej rozmowy, to też się zastanawiałam, jak mówić o osobach grubych w taki sposób, żeby to nie było oceniające. Mam wrażenie, że samo to słowo gruby traktowane jest tak, jakby to właśnie było słowo obraźliwe. Czasem jest wręcz, łapię się czasem nawet na tym, że jakoś tak trudno jest mi je wypowiedzieć, wypowiadam je przyciszonym głosem. I zastanawiam się, jak ty to oceniasz i jakie określenia twoim zdaniem są takimi, które są niepożądane. Wiesz co, no myślę, że z tym gruby faktycznie jest trochę kłopotu, ale cieszę się, że jednak to mówisz, że się przekonujesz, nawet jeśli mówisz przyciszonym głosem, bo myślę, że to jest ważne i też nam zależy na tym, żeby to słowo wróciło jednak jako taki zwykły deskryptor, że ta osoba jest gruba, ta jest chuda, ta jest jakaś wysoka, ta jest niska. No, różne mamy naprawdę kształty, różnie wyglądamy i czasami jest jakaś potrzeba opisania, wskazania i to powinien być zwykły deskryptor. Jednakże jest tak, że jednak to słowo... Szukam teraz czasownika, bo jest w angielsku jest taki ładny czasownik, że coś zostaje weaponized, czyli zrobione broń z czegoś, więc z czasownikiem gruby też trochę tak się stało, tak, że jeśli od dziecka słyszysz od wszystkich, że jesteś taka gruba z tą intencją, że to jest negatywne, pejoratywne, że w ogóle sprawiasz się, źle z tym czujesz, że nie chcesz tego słyszeć, to ja się wcale nie dziwię, jeśli taka dorosła osoba może mieć w nosie, co ja będę tutaj mówiła, że to jest deskryptor, bo ona nie chce tego słyszeć. I ja jak najbardziej
też to szanuję, też po prostu to, że takie emocje tutaj narosły, ale ze swojej strony bardzo chciałabym odczarowywać to słowo i używać po prostu w zwykłym kontekście opisu osoby. A określenia takie jak osoba właśnie otyła, osoba z nadwagą, no bo też mam poczucie, że właśnie, że jeżeli mówimy już, że otyłość to jest choroba, to jeżeli mówimy, że osoba otyła, to jakby w jakiś sposób właśnie diagnozujemy ją niejako. Tak, ja unikam takiego określenia, określania osób, chyba że mówimy o bardzo medycznym kontekście. Ale raczej unikam i też w moim działactwie, tak bardziej po polsku niż aktywizmie, w moim działactwie raczej staram się właśnie o grubości mówić z tej społecznej perspektywy, dlatego że medykalizacji mamy już naprawdę dużo w przestrzeni. Naprawdę wszyscy pozwalają sobie na tą medykalizację, na tak zwany concern trolling, czyli trollowanie troską, czyli takie udawanie, że ma się na myśli dobrostan drugiej osoby, a tak naprawdę wskazywanie jakieś jej fatfobiczne, jakichś rozwiązań, kiedy nie jesteśmy wcale o to proszeni. Więc tego po prostu jest bardzo dużo, dlatego ja unikam mówienia o nadwadze i otyłości, bo to nie są neutralne terminy, też w takiej zwykłej rozmowie. To są niestety terminy, które w naszym fatfobicznym społeczeństwie często wiążą się z jakąś taką moralną oceną dobra i zła, że ktoś przytył na przykład, nabrał wagi, to znaczy, że źle, że coś źle się stało. Dlatego ja tego unikam i też pamiętam, jak występowałam w konferencji wokół Fat Studies, to tam w takim kolu przyjmującym zgłoszenia było napisane, że nie używamy słowa obezity, otyłość, chyba że w prześmiewczym kontekście. I dla mnie to było takie naprawdę odświeżające. Nie pomyślałam, że można w ogóle z taką pewnością siebie do tego podchodzić, dlatego że raczej w Polsce, ale pewnie też w innych miejscach, jednak najlepiej znam ten polski kontekst, więc powiem w Polsce, jest takie oczekiwanie, żeby jednak przepraszać za to, że ma się taki duży rozmiar, że zajmuje się więcej miejsca. Raczej jest takie oczekiwanie, żeby nas to zmniejszać, żebyśmy mniej o sobie dobrze myśleli. Dobrze, że powiedziałaś właśnie o tym takim oczekiwaniu na przepraszanie, dlatego że mam poczucie, że ty i Ula nie przepraszacie za swoją działalność i właśnie o tej waszej działalności chciałabym teraz, żebyś trochę mi powiedziała, bo wy prowadzicie podcast, tak jak już mówiłam, nazywa się Lingardium Grubiosa, ale ty też dosyć dużo piszesz o fatfobii w swoich mediach społecznościowych i wasze działania wpisują się w ramy ruchu, po angielsku to jest body positivity, po polsku chyba tak już najbardziej utrwaliło się określenie ciało pozytywność. No i chciałam zapytać, czy mogłabyś trochę o tym ruchu jeszcze powiedzieć. Spotkałam się też z takimi zarzutami nawet, że ten ruch idzie za daleko i chciałam cię też zapytać o opinię na ten temat. Znaczy tak, no my faktycznie, my wyznajemy rozważania cały czas sobie aktualizujemy to nasze podejście do ciała pozytywności, dlatego że tak bardzo szybciutko wracając do korzeni tego ruchu, na początku było fat liberation, czyli grube wyzwolenie, to co my nazywamy grubancypacją, i działania grubych działaczek, feministek w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie dopiero potem narodziła się ciało pozytywność jako bardziej taki ruch skierowany na własną relację z ciałem, czyli o ile grubancypacja była zawsze o wkluczaniu, o przeciwdziałaniu dyskryminacji, o szacunku i była takim ruchem mającym potencjał łączenia się w doświadczeniu, taki rewolucjonizujący, to ciało pozytywność już jest raczej skierowana na osobisty stosunek do ciała, na jakieś kochanie ciała, często w tym publicznym dyskursie.
I to też przyciąga więcej osób, tak? I na tym jest łatwiej też ugrać jakiś biznes, dlatego że niezależnie od tego, czy jesteśmy grubymi osobami, czy szczupłymi, jakkolwiek wyglądamy, możemy mieć po prostu jakiś obraz ciała, który może wpływać na nas negatywnie, dlatego że żyjemy w takim społeczeństwie, a nie innym. Dlatego troszkę łatwiej jest dostać się do mas, powiedzmy, czy wytłumaczyć osobom, o co chodzi w ciało pozytywności, właśnie zmniejszając ją do tej osobistej relacji, a odrzucając ten wątek rewolucji, że tak powiem. I rozumiem, że twoje pytanie, czy to już poszło za daleko, pewnie chodzi o to, że to właśnie, że te grube osoby weszły tak, w to. Tak, trochę nawiązujemy do tego właśnie, do tej promocji otyłości znowu. Bo mam też takie poczucie, że znaczy pojawiają się oczywiście też często zarzuty, że ta ciało pozytywność powoduje, że ludzie przestają nad sobą pracować, że jakby nie ma już jakiegoś takiego dążenia do zmiany, do pracy nad sobą, właśnie tylko jest jakieś takie oczywiście utożsamiane z leniwym zaakceptowanie tego, jakim się jest. Moda na grzybotę zwana. Nie, ja tak w ogóle tego nie postrzegam. To jest w ogóle też jakoś tak mi się, tak analizując to lewicowo, też to jest jakieś takie bardzo kapitalistyczne opresjonowanie jednostki, że ona na pewno jej się nie chce, więc idzie, wybiera łatwiejszą ścieżkę. W ogóle też nagrałyśmy taki odcinek o intersekcji biedy i grubości, że postrzeganie osób ubogich i grubych często jest bardzo podobne, że często te same stereotypy tutaj uderzają i tutaj w tym, czy to już poszło za daleko, też mam takie poczucie, że tu naprawdę nie chodzi o to, że właśnie, że oczekujemy, że osoba ma być jakaś, tylko to jest takie radykalne, w moim poczuciu, w mojej definicji, taka radykalna przynależność i takie radykalne też włączanie po prostu. Powiedziałam radykalne, bo to jest radykalne, kiedy o tym mówimy i kiedy konfrontujemy się z innymi, ale tak naprawdę to nie powinno być radykalne. Czyli po prostu, że jest miejsce dla wszystkich, niezależnie od ich zdrowia, historii i tak dalej. Też myślę sobie, że to jest trudne i tak się zastanawiam. Przyznam, że też gdzieś na jakiejś mojej takiej feministycznej ścieżce niejednokrotnie zadawałam sobie pytanie, czy mogę być dobrą feministką, jeśli nie jestem zadowolona z tego, jak wyglądam i jednak poddaję się tym takim patriarchalnym stereotypom i wpływom, prawda? Czy mogę na przykład być feministką, jeśli uważam, że powinnam schudnąć? Mhm. No ja uważam, że jak najbardziej tak. W sensie jesteśmy ludźmi, mamy różne myśli. Na pewno nie przyznałabym się do połowy myśli, które mam w różnych momentach i też żyjąc, tak jak samo jak żyjąc w patriarchalnym społeczeństwie, mamy różne niefeministyczne przekonania, z którymi czasami zastanawiamy się, jak tutaj wygodnie sobie z tym ułożyć sobie w głowie i w życiu i podejmujemy niefeministyczne działania, bo nie wszystko może być feministyczne. Tak samo mamy zinternalizowaną fatfobię. No, żyjemy w społeczeństwie, w którym główny żart w ciągu pandemii to jest to, że urósł nam nowy podbródek, więc ciężko by było po prostu nie przyjmować tego do siebie i już nie myśleć takimi kategoriami. No, najważniejsze jest to, żeby jednak szukać też jakiejś alternatywy. Jeśli sobie pojawiają się takie myśli, zastanowić się, z czego to wychodzi. No i może zastanowić się właśnie, zanim się mówi przy innych osobach takie właśnie stereotypowe rzeczy. Bo to, że mamy jakieś myśli, czy jakieś przekonania, czy nawet, no nie wiem, no ja akurat być może nie jestem aż tak radykalna, bo uważam, że po prostu osoby mogą robić sobie z tym ciałem, na co mają ochotę. I to absolutnie nie kategoryzuje ich jako gorszych czy lepszych aktywistek, bo to jest naprawdę bardzo osobista sytuacja
i życie w opresji też po prostu wpływa na nas, ale właśnie zachęcałabym do poszukania też czegoś, co może wzmocni i zrównoważy te zinternalizowane przekonania. Mówiłyśmy o waszej działalności edukacyjnej, ale wiem, że ostatnio też nawiązałyście współpracę z posłanką Marceliną Zawiszą i zbieracie informacje na temat fatfobii w gabinetach lekarskich. I troszkę już wcześniej powiedziałyśmy właśnie o tej fatfobii w ochronie zdrowia, ale czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat tej inicjatywy? Tak. Po pierwsze, same mamy doświadczenia. Takie w stylu, to prawdziwy przykład z życia, że przychodzę z bólem ucha i dostaję informację, że dobrze, żebym miała operację bariatryczną, która jest bardzo inwazyjna i też ekspertki, eksperci z Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, też mówią, że jest to raczej taka super ostateczność, ale akurat laryngolożka uważała inaczej, prawda? I to się zdarza ciągle, to się zdarza nagminnie. Może to być takie też niezrozumiałe dla osób, które nie mają takich doświadczeń, ale naprawdę rzadko spotykam lekarkę czy lekarza, którzy nie poczują się zobowiązane jakoś mi wspomnieć o tym, że ta bariatria istnieje. I jak udaje mi się jednak pójść do kogoś, kto jednak ma ochotę skupić się na tym problemie, z którym przyszłam, to ja czuję ogromną ulgę. No i poza tym, że ja tak mam, okazało się, że tak ma po prostu bardzo dużo osób. Ja na swoim Instagramie też kiedyś o to pytałam i dostałam dziesiątki odpowiedzi, dziesiątki historii bardzo trudnych. No i Ula podobnie. Po pierwsze ma podobne doświadczenia, po drugie podobne rzeczy mówią jej rozmówczynie. Rozmówcy, głównie kobiety nas oglądają, więc głównie od kobiet mamy też te historie. No i chciałybyśmy coś z tym zrobić, dlatego że to jest po prostu okrucieństwo. I po pierwsze okrucieństwo, po drugie to sprawia, że osoby często rezygnują w ogóle z jakiegokolwiek leczenia, bo po co mają się znowu wystawiać na te nieprzyjemności, bo to poza taką dyskryminacją werbalną czy niechęcią, to też jest design sprzętu medycznego, tak? Czasami ręka się nie zmieści w ciśnieniomierz i po prostu schodzi się cały personel i co tu zrobić? Tutaj ciśnieniomierz nie działa i wszyscy się zastanawiają, co tu zrobić. To jest bardzo upokarzające doświadczenie. I niestety zdarza się w różnych przychodniach. Czasami ludzie myślą, że pójdę do prywatnej przychodni, wydam więcej, to będzie komfort. A guzik wcale tak się nie dzieje. Dlatego chciałybyśmy, żeby ta sytuacja się poprawiła, dlatego że od tego po prostu zależy życie od tych osób, nasze życie. Może od tego zależeć, jakie podejście będzie miał lekarz czy lekarka. No ale żeby zmieniać, to chciałyśmy też zdiagnozować, jak jest, więc takim naszym prostym badaniem na ten moment rozpoczęłyśmy takie zapytanie, ankietę w internecie, która jest dostępna. U nas można znaleźć link na naszym fanpage'u na Facebooku Wingardium Grubiosa, w której zadajemy dosłownie trzy pytania, takie 3-4 pytania dotyczące doświadczenia fatfobii oraz trzy pytania metryczkowe, ale ankiety są anonimowe. I jeśli chodzi o współpracę z Marceliną Zawiszą, która też nas zainspirowała, żeby w tym podziałać, dała nam takiej poczucia sprawczości, ja bym powiedziała przy tym, może nie zainspirowała, tylko właśnie dodała nam troszkę tej sprawczości. Chciałybyśmy popracować nad standardami, które opieki nad osobami z otyłością, z taką diagnozą, dlatego że mimo tego, że już autorytetki ze świata medycyny już zaczynają o tym mówić, to myślę, że to się dzieje zbyt wolno i potrzeba jednak uderzenia do wszystkich instancji, być może najwyższych instancji, żeby wskazać, jak poważny to jest problem.
To jeszcze mam ostatnie pytanie. Przyszło mi do głowy, kiedy powiedziałaś właśnie o tym, że przede wszystkim słuchają was kobiety, ale zastanawiam się, czy mogłabyś powiedzieć, co sądzisz na temat fatfobii skierowanej w stronę mężczyzn, dlatego że mam poczucie, że ta dyskryminacja, której doświadczają grube kobiety, jest mimo wszystko w jakiś sposób krzyżowa. To znaczy, że one doświadczają jej ze względu na to, że są grube, ale też ze względu na to, że są kobietami i społeczeństwo oczekuje od nich pewnego charakterystycznego, znaczy specyficznego wyglądu, zachowań, no i jakby wszystkie wiemy i znamy doskonale te oczekiwania. A jak to wygląda w przypadku mężczyzn? Czy ich też ta fatfobia dotyka w takim samym stopniu, czy może jednak to wygląda troszeczkę inaczej? Powiem ci, że nie mam śmiałości odpowiedzieć na to pytanie tak z super pewnością i chciałabym przeczytać badania. I najchętniej badania na polskim gruncie, które badałyby dyskryminację ze względu na grubość też z takim podejściem płciowym, oczywiście niebinarnym, czyli uwzględniającym tylko mężczyzn i kobiety. Natomiast ja zauważam różnicę, ale nie chcę tego wartościować jako lepsze czy gorsze doświadczenie, ale zauważam różnicę, tak, że na przykład czasami u mężczyzn brzuszek jest jakimś takim powodem do dumy, czy do dumy być może jakiejś takiej pozornej, że mężczyźni tak wprost mówią do siebie o tym swoim wyglądzie, natomiast ta dyskryminacja wobec kobiet czasami jest taka zakamuflowana, że się mówi tam na ucho, czy za plecami. Ja już to zaobserwowałam, będąc w podstawówce, będąc grubą dziewczynką, że czasami można powiedzieć na głos, a czasami można, ale czasami nie powiedzą na głos, ale wiesz, że mówią o tobie. I to jest taka różnica, ale no właśnie, to jest raczej dowód anegdotyczny niż dowód naukowy, teraz to, co ja mówię. I masz rację, jak najbardziej ja się z tobą zgadzam, że tutaj fatfobia krzyżuje się z seksizmem i kobiety jako osoby, które, co do których zwłaszcza jest oczekiwanie, że mają wyglądać w jakiś sposób, no to kiedy dołącza do tego grubość, która jest jakimś takim społecznie niepożądanym i piętnowaną cechą, to po prostu te kobiety jeszcze to bardziej odczuwają. No i też mam dużo takich historii od moich obserwatorek z gabinetów ginekologicznych, gdzie zwłaszcza w takim wrażliwym momencie badania ginekologicznego często padają te fatfobiczne uwagi, albo nie tylko uwagi. I to też one wspominają to jako zwłaszcza okropne, a czasami nawet traumatyzujące. Myślę sobie też, że poniekąd odpowiedziałaś na to pytanie, stwierdzając, że takich badań dotyczących właśnie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn nie ma. To też w jakiś sposób jest znaczące, prawda? Że nikt być może jeszcze właśnie nie pomyślał, żeby takie badania przeprowadzić, żeby zastanowić się, czy te różnice faktycznie istnieją. No. No dobrze, to było moje ostatnie pytanie. Bardzo ci dziękuję, Natalio, za rozmowę. Przypomnę, że moją gościnią była Natalia Skoczylas, prawniczka, edukatorka antyprzemocowa, grubancypantka, która razem z Urszulą Chowaniec prowadzi podcast Wingardium Grubiosa, do którego przesłuchania was bardzo serdecznie zachęcam. Dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie za zaproszenie. Zapraszam Państwa do kolejnego odcinka Telewizji w Punkt. Do zobaczenia.